W dzisiejszym filmie będziemy szukali skarbu, ale niezwyczajnie, będzie 6 kopert, a podpowiedzi znajdujące się w nich będą doprowadzały nas kolejno koperta po kopercie. Ostatnia podpowiedź doprowadzi nas do skarbu. Zawartość skarbu jest przeze mnie nieznana, wszystko przeszykował Wojtek, a to co znajdę w skarbie będę musiał wykorzystać w jednym z filmów w Daily. Więc myślę, że zadanie nieproste i zaczynajmy to wyzwanie. Wojtek napisał mi maila, gdzie napisał coś takiego, że pierwsza koperta znajduje się na terenie, gdzie odbywał się film Bitwa na Nerfy i jest to miejsce, o które się bałem, że coś komuś się stanie i wiem, gdzie to jest w sumie, więc zaraz tam lecimy. Patrzcie, tak w ogóle, że to przetrwało. W tym miejscu, jeśli pamiętacie, przy pierwszej grze Kuba miał spawna. I to jest ten spawn właśnie. Dobra, zaczynamy grę, lecę po lód. A ja idę do tamtego miejsca, które jest niedaleko w sumie. Tak, to jest to miejsce właśnie. O, już w sumie widzę kopertę. Super, Wojtek. Nie ukryłeś jej dobrze, ale myślę, że będzie to zwiększał się poziom z każdą kopertą. Otwieramy, mamy tu coś napisane. Już wam to odczytuję. Trwa tam wycinka lasu, a koperta znajduje się... Gdzie tego trzciętego drzewa jest najwięcej? Ci muszę przejść jakieś około 500 metrów i tam będzie znajdowała się druga koperta. A więc mamy miejsce gdzieś tutaj, albo tutaj będzie koperta, obstawiam, że w tym miejscu. Mam kopertę. Nagrywałeś tam wstęp do filmu, włamałem się na stol karciarski. Jest to charakterystyczne miejsce. Czyli prawdopodobnie albo droga, sama ta w lesie, to jest miejsce charakterystyczne, albo szlaban, tylko że szlaban to nie miejsce. W każdym bądź razie okolice, więc myślę, że będzie łatwo. Lepiej weź rower, bo przed tą daleka droga. Dostałem informację od Wojtka, aby wyposażyć się w rower. I jestem na rowerze, więc podejrzewam, że od teraz zacznie się prawdziwy maraton. Jesteśmy na miejscu, mamy szlaban, tutaj jest okolica tego. Podejrzewam, że gdzieś będzie na szlabanie schowane, jeszcze w tych krzakach. No tutaj gdzieś w tej okolicy to musi być schowane, tak? Nie ma takiej możliwości i beka, bo to jest w takim łatwym miejscu. Już wam odczytuję. Wpływ do dużego zbiornika wodnego. No super. W tym momencie miałem do pokonania ponad 6 km. Ogólnie to sobie teraz jadę. Około 2/3 drogi już pokonałem. I jadę dalej. Wojtek, przesadziłeś. I w tym momencie wydarzyło się to. W każdym bądź razie, no to widoki są nieważne. Fajnie widoki, ale już za ciemno, złe światło, koniec, kropka, mnie to nie obchodzi. To i wiecie, gdzie jest ta koperta, którą zauważyłem właśnie w tym momencie? Ta zielona koperta? Do cholery, po drugiej stronie, tam, nie wiem czy widzicie, tam właśnie, tam. No i jak ja mam tu przejść, no jak? Płytko w miarę. Patrzcie, wejdę na to, z tego wejdę na to. Tego na to. Tak. Kaczki. Dobrze, że nikogo tu nie ma. Już mam mokre buty, super. Mamy kopertę. Uwaga, odczytuję. Niestraszne miejsce z twojego pierwszego vlogu. Super, muszę się wracać 5 km.